Sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski 1995 został zainaugurowany jubileuszowym 20. rajdem krakowskim, który oprócz eliminacji Mistrzostw Polski stanowił również pierwszą eliminację Mistrzostw Słowacji. Na badaniu technicznym przed rajdem można było po raz pierwszy zobaczyć nowe nabytki polskich kierowców oraz samochody załóg słowackich. Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys opuścili zespół Toyoty i przenieśli się do teamu rafinerii Czechowice, która zafundowała im agrupowego Forda Escorta. Podobnymi samochodami na tym rajdzie dysponowali dwaj Słowacy, Józef Beresz i Stanisław Chowanec. Największą sensację sprawił zespół Renault Elf Polska, który do Polski sprowadził niedawno homologowany kit car Renault Clio Maxi. Za jego kierownicą zasiądą Bogdan Hering i Barbara Stępkowska. Poza tym agrupowymi Williamsami dysponować będą Waldemar Doskocz i Robert Kępka. Równie ciekawie prezentowała się agrupowa Toyota Celica Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego, którzy reprezentować będą barwy Stomilu Olsztyn i Castrola. Te trzy samochody czynią z ich kierowców głównych faworytów rajdowego serialu w tym roku. Robert Herba będzie dosiadał N-grupowego Mitsubishi Lancer, który potencjalnie jest najlepszym samochodem w tej kategorii. W prowadzeniu rajdówki będzie mu pomagał nowy pilot Andrzej Górski. Macie trzy samochody w jednej klasie, czy to nie za dużo trochę? Nigdy nie jest za dużo. Samochodów nigdy nie za wiele. Jak oceniasz swoje szanse dzisiaj na rajdzie krakowskim? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że w Mistrzostwach Polski mam taki cichy plan, w piątkę bym chciał się wybić. Znaczy, jeżeli chodzi o polskie załogi. No masz nowy samochód, jest trochę mocniejszy od tego, w którym jeździłeś w zeszłym roku. No i trochę lepiej przygotowany. Powiedz coś trochę o tym samochodzie. No jest to profesjonalny już samochód w każdym calu. Każda śrubka tam jest profesjonalna. Mocniejszy. No, jest fajnie, zadowolony jestem generalnie. Trudno będzie bronić tego tytułu. Numerem 1 startuje Paweł Przybylski z Krzysztofem Gęborysem. Pierwszy etap rajdu liczył 12 odcinków specjalnych o nawierzchni asfaltowej. Z powodu kłopotów z krakowską policją organizator był zmuszony zorganizować rajd poza województwem krakowskim, więc pierwszego dnia zawodnicy ścigali się na drogach województwa tarnowskiego. Paweł Przybylski rozpoczyna od drugiego miejsca na OS-ie 1. Kolejne odcinki specjalne zalicza w większości na pierwszej pozycji. Po dwóch pętlach Przybylski i Gęborys prowadzą w rajdzie, nieznacznie wyprzedzając Stanisława Chowanca ze Słowacji. Jak na pierwszy start nowym samochodem idzie im bardzo dobrze. Chowanec traci do Przybylskiego 7 sekund. Jednak jak powiedział przed rajdem, bardziej interesuje go pozycja przed swoim rodakiem Bereszem niż walka z Przybylskim. Jadący z numerem 3 Józef Beresz niezbyt dobrze rozpoczyna rajd krakowski. Już na trzecim OS-ie uszkadza układ kierowniczy, którego naprawa powoduje spóźnienie na punkt kontroli czasu i doliczenie dodatkowej minuty. Szybko po trasie rajdu poruszało się Clio Maxi Bogdana Heringa. Kierowca Renault systematycznie plasował się w okolicach czwartego miejsca. Po kłopotach Beresza Bogdan Hering znajduje się na trzeciej pozycji ze stratą 26 sekund do drugiego Chowanca. Po raz pierwszy za sterami agrupowej Toyoty Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski. Na razie jadą dość spokojnie, przegrywając zdecydowanie z Przybylskim i nieznacznie z Heringiem. Po dwóch pętlach rajdu są na czwartym miejscu. Andrzej Chojnacki pozostał w grupie N. W planach oprócz startów w Mistrzostwach Polski ma również udział w niektórych eliminacjach Mistrzostw Europy. Na razie musi walczyć z wadliwie działającym wtryskiem wody do cylindrów, stąd nieco gorsze wyniki na odcinkach. Robert Herba i Andrzej Górski toczą zaciętą walkę o prowadzenie w grupie N. Po pierwszej pętli tracili do Wiesława Steca jadącego Fordem Escortem 4 sekundy. Drugą pętlę pojechali lepiej i wyprzedzili Steca, ale ich przewaga jest niewielka i wynosi tylko 1 sekundę. Wiesław Stec zasiadł w tym roku za kierownicą Forda Escorta grupy N w barwach rafinerii Czechowice. Startuje z pilotem Arturem Skorupą.
Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon przejęli agrupowe Renault Clio Williams, którym w ubiegłym sezonie jeździł Andrzej Koper. Po 8 odcinkach specjalnych Doskocz zajmuje 6. pozycję ex-aequo ze Stecem. W agrupowym Nissanie Sunny GTiR wystartował Bartłomiej Baniowski. Jest to ten sam samochód, z którym rok temu zmagał się Robert Heba. Mimo wcześniejszych zapowiedzi zmiany sprzętu, Zenon Sawicki i Jarosław Baran wystartowali starym Fordem Sierra, tym razem zgłoszonym w grupie A. Romuald Hałas i Zbigniew Adłowski również nie zmienili samochodu i startują Fordem Escortem grupy N. Po dwóch pętlach zamykają pierwszą dziesiątkę w klasyfikacji generalnej. Bardzo szybko poruszali się Robert Kempcha i Klaudiusz Rak, którzy przesiedli się do agrupowego Clio Williams. Jednak na 6. OS-ie rozbijają miskę olejową i muszą wycofać się z rajdu. Nie zmienili samochodu Piotr Świeboda i Malina Wiechowska, którzy swoim agrupowym Oplem Kadetem zajmują wraz z Romualdem Hałasem 10. miejsce w generalce. Jadący na swoim terenie Janusz Kulik prowadzi w klasie N3 z niewielką przewagą nad równie szybko jadącym Krzysztofem Wołkowyskim. N-grupowego Williamsa, którym w ubiegłym roku jeździł Robert Kempcha, przejął Roman Wrona. Niezła jazda skończyła się jednak w krzakach na 5. OS-ie. Jarosław Pineles poprawił przygotowanie swojego Opla Astry i zapowiada atak w klasie N3. Jak na razie zajmuje w niej 5. pozycję. Znakomicie przygotowany Peugeot 309 grupy N pozwala Krzysztofowi Wołkowyskiemu na nawiązanie walki o prowadzenie w klasie z Januszem Kuligiem, do którego traci po 8 OS-ach 4 sekundy. Michał Rej na Nissanie jest z kolei 6 sekund za Wołkowyskim. Różnice na czele klasy N3 są minimalne. Leszek Kuzaj już na pierwszym kilometrze pierwszego OS-u obraca wypożyczone we Włoszech N-grupowe Clio Williams. Na szczęście samochód nie odnosi poważniejszych obrażeń i załoga może kontynuować rajd. Gorzej jest na 7. OS-ie, gdzie dochodzi do następnego wypadku, w wyniku którego pilot Zbigniew Baran musi usztywnić złamaną nogę opatrunkiem gipsowym. To jeden z ostatnich samochodów w rajdzie. Jego kierowcą jest Waldemar Morawiec. Po 8 odcinkach specjalnych liderem rajdu jest Paweł Przybylski. 7 sekund straty do niego notuje Stanisław Chowanec. Potem plasują się Hering, Hołowczyc i Herba, który jest liderem grupy N. Ostatnią, 3. pętlę pierwszego etapu zdecydowanie najszybciej pojechał Paweł Przybylski, który jeszcze bardziej umocnił się na 1. miejscu w rajdzie. Stanisław Chowanec notuje 12 sekund straty do mistrza Polski i jest drugi na mecie pierwszego etapu rajdu krakowskiego. Dobrze jadący Hering znalazł się na w miarę bezpiecznym 3. miejscu. 4. Krzysztof Hołowczyc ma do Heringa 33 sekundy straty. W grupie N walka toczy się między 3 załogami, między którymi różnica wynosi 14 sekund. Andrzej Chojnacki jest na 3. miejscu. Prowadzi Robert Herba, który nie ma żadnych problemów z Mitsubishi, chociaż nie jest nim zbytnio oczarowany. Drugi jest Wiesław Stec, który traci do Herby 9 sekund i ma 5 sekund przewagi nad Andrzejem Chojnackim. Dobrze jedzie Waldemar Doskocz. Pierwszy etap kończy na 7. miejscu, mając 1 sekundę straty do Roberta Herby. To końcówka OS-u łapanów Jaroszówka z wnętrza jego samochodu. Piotr Kufrej i Maciej Hołuj, którzy wracają na rajdowe trasy po rocznej przerwie, plasują się nieco poniżej oczekiwań. Tłumaczą ich problemy techniczne, jakich przysparzał Nissan. Romuald Hałas nie zmienia zajmowanej pozycji i kończy pierwszy dzień na 10. miejscu. Tuż za nim plasuje się bardzo dynamicznie jeżdżący Piotr Świeboda. Zenon Sawicki i Jarosław Baran w Fordzie Sierra zajmują miejsce 12.
Za nami pierwszy etap rajdu krakowskiego. Jechałeś po raz pierwszy nowym samochodem Mitsubishi Galant Evo 2. Jak wrażenie? Więcej nowości, bo samochód nowy, pilot nowy, ekipa serwisowa nowa z Mitsubishi, z Midcaru. Także bardzo dużo nowości. Samochód jest niezły. No, rewelacji nie będę mówił, bo spodziewałem się więcej po nim, przynajmniej po moich jazdach w Belgii. A jeżeli chodzi o resztę, to pilot jest świetny, ekipa serwisowa. Mieliśmy taką jedną awarię na jednym osie, zjechaliśmy na luzie elektryczną. Po chwili było wszystko już naprawione, także absolutnie jestem zadowolony z tego wszystkiego. Jak spisuje się samochód? Jak czasy na odcinkach specjalnych? No, czasy chyba były dobre. Prowadziliśmy przez pewien czas, no ale błąd w sztuce nie jechania, tylko po prostu trasy były takie, że złapaliśmy koło, no i chyba drugą pozycję w ręce mamy. No, zobaczymy jutro. Znaczy dokładnie jest 8 sekund straty do Herby. Natomiast za nami jest 5 sekund Andrzej Chojnacki. Także jest wszystko kontaktowe. Landskoroński rynek to chyba najbardziej charakterystyczne miejsce drugiego etapu, który liczył 10 asfaltowych odcinków specjalnych i poprowadzony był drogami województwa bielskiego. Paweł Przybylski i Krzysztof Gębors jadą bezbłędnie i zachowują prowadzenie w rajdzie. Powiększyli nawet swoją przewagę nad chowancem do 27 sekund. Przybylski coraz lepiej poznaje nowy samochód i pomału przyzwyczaja się do obsługi siedmiobiegowej skrzyni biegów, z którą miał kłopoty podczas pierwszego etapu. Niezbyt mile zwycięzcy rajdu będą wspominać incydent, jaki przydarzył im się przed 21 odcinkiem specjalnym, kiedy to po naprawie samochodu, jadąc jak najszybciej do Pekacu, uderzają w stojący w kolejce samochód Waldemara Doskocza. W jednym i drugim uszkodzone zostają tylne zawieszenia, co w przypadku Waldemara Doskocza w konsekwencji stało się przyczyną wykluczenia z rajdu. Stanisław Chowanec zadowala się drugim miejscem w rajdzie i nie naciska zbytnio na Przybylskiego. Daje mu to wygraną w klasyfikacji Mistrzostw Słowacji, a głównie po to do Krakowa przyjechał. Kołowczyc wyraźnie przyspieszył podczas drugiego etapu. Na mecie melduje się na trzeciej pozycji, tracąc do Chowanca zaledwie 4 sekundy. Trzeba tu dodać, że Toyota Hołowczyca nie jest jeszcze prawdziwie agrupowa i brakuje w niej paru elementów, by mogła być w pełni konkurencyjna. Czwarty na mecie był Józef Beresz na jednym z trzech Fordów Escortów grupy A oglądanych na krakowskiej eliminacji. Do zwycięzcy Beresz stracił ponad 2 minuty. Do swojego największego konkurenta Chowanca minutę i 34 sekundy. Próbujący do końca atakować drugą pozycję Bogdan Hering na przedostatnim odcinku specjalnym wypada z drogi i po zdeformowaniu nadwozia ląduje w rowie, kończąc udział w rajdzie. Debiut Clio Maxi, choć pokazał duże możliwości tego samochodu, nie zakończył się więc szczęśliwie. Uszkodzony samochód zostanie naprawiony dopiero na rajd Elmot. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i wygrana grupa N to wynik Roberta Herby i Andrzeja Górskiego. Pod koniec rajdu odrywają się nieco od naciskającego ich Wiesława Steca. O wielkim pechu może mówić zespół Renault Elf Polska. Po awarii Hemki i wypadku Heringa teraz Waldemar Doskocz zostaje wyeliminowany z rajdu, będąc na bardzo dobrym siódmym miejscu, tylko 3 sekundy za Herbą. Thank you.
Andrzej Chojnacki wyraźnie przyspieszył podczas drugiego etapu i po zaciętej walce ze Stecem wychodzi na drugie miejsce w grupie N. Stec, mimo bardzo dynamicznej jazdy, traci cenne sekundy i na mecie jest 25 sekund za Chojnackim, zajmując siódmą pozycję w klasyfikacji generalnej rajdu. Ósme miejsce ze sporą stratą do siódmego Steca zajmują Romuald Hałas i Zbigniew Atłowski na N-grupowym Fordzie Escorcie Cosworth. Bardzo dramatycznie, bo na ostatnim odcinku specjalnym kończy rajd jadący na ósmym miejscu w generalce i pierwszym w klasie Piotr Świeboda. Ze łzami w oczach musi pożegnać się z wywalczonymi punktami. Zenon Sawicki i Jarosław Baran odnowionym samochodem zajmują dziewiąte miejsce w klasyfikacji końcowej rajdu. Janusz Kulik i Dariusz Burkat po kłopotach na pierwszym etapie powracają na czoło klasy N3, jednocześnie wygrywając także klasyfikację samochodów napędzanych na jedną oś. Krzysztof Wołkowyski i Robert Domański przez pewien czas prowadzili w klasie N3, lecz na skutek błędu kierowcy wypadają z trasy i na mecie muszą zadowolić się drugim miejscem. Konsekwentnie dążący do mety Wojciech Nosalik z Erykiem Szafrańskim wykorzystują kłopoty rywali i wygrywają klasę A7. Awaria silnika w samochodzie Jarosława Pinelsa pomaga Michałowi Rejowi w zajęciu trzeciego miejsca w klasie N3. Klasę N2 bezapelacyjnie wygrywają Piotr Cekiera i Artur Kobos na Hondzie Civic. Drugi w tej klasie Włodzimierz Skrocki traci do nich ponad 2 minuty. Jacek Sikora i Jacek Ściciński bardzo szybko i płynnie prowadzą swoje Cinquecento i na krakowskim wygrywają klasę A0. Sześć minut stracili do nich Piotr Gadomski i Romuald Poremski, zajmując w tej klasie drugie miejsce. Rajd wygrywają w pełni zasłużenie Paweł Przybylski z Krzysztofem Gęborysem na Fordzie Escorcie Cosworth. Choć w opinii kibiców to z jego winy z rajdu wykluczony został Waldemar Doskosz. Oto co ma do powiedzenia na temat tego nieprzyjemnego zdarzenia Paweł Przybylski. Złapałeś gumę. Jak to do tego doszło i jak doszło do tego wypadku z Waldkiem? Nie mieliśmy kłopotów z gumą, mieliśmy problem z elektryką. Spóźniliśmy się 5 minut. Moja wersja jest taka, że to jest absolutny skandal i absolutnie nie fair postępowanie Waldka. Ale jestem może za bardzo denerwowany. No w każdym razie to jest skandal. No to jest, rozbiłem samochód po prostu przez kogoś, kto nie respektuje żadnych reguł. Znaczy twierdzisz, że on zajechał ci drogę, tak? Nie zajechał. On mi nie ustąpił drogi. Zatarasował cały przejazd. 6 samochodów ustąpiło mi drogę, on nie. Więc oczywiście, że to jest moja wersja. Krzysiek, może zapytam cię o pierwsze wrażenia no, po rajdzie w nowym samochodzie. No duża frajda. Świetne auto. Chciałbym mu bardzo dorównać. No tak już drugą pętelkę troszkę żwawiej, troszkę odważniej. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten samochód i myślę, że jak się nauczę nim dobrze jeździć, to będzie można dosyć fajnie i szybko podróżować. Ostatecznie po odrzuconych protestach zespołu Renault zwycięzcami rajdu krakowskiego zostali Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys. Drugie miejsce wygrywając eliminację mistrzostw Słowacji zajęli Stanisław Chowanec i Henry Kurus. Hołowczyc i Wisławski znaleźli się ostatecznie na trzecim miejscu, inkasując 15 punktów za drugie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Już w tydzień po rajdzie krakowskim rozegrana została druga eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski 1995, 21 rajd Kormoran, będący memoriałem tragicznie zmarłego Mariana Bublewicza. Dość ciasny termin rozgrywania rajdu oraz niezbyt lubiane przez niektórych zawodników nawierzchnie szutrowe spowodowały, że w imprezie wzięło udział tylko 26 załóg. Bogdan, jesteśmy na rajdzie Kormorana na krakowskim, no niestety miałeś pecha. Jedziesz tym razem już Williamsem, nie ma. Znaczy jadę Williamsem, tym, którym jeździłem w zeszłym roku. No jest to po prostu polityka teamowa. I poszkodowany jest Kępka.
No w tym wypadku tak, no ale niestety no tak to bywa w dużych teamach. Jak planujesz rozegrać ten rajd Cormorana? No ciężko coś powiedzieć, no doskonale znasz nawierzchnię, znasz trasę, nie jest to shooter, jest to piach. Ciężko coś powiedzieć, no chcemy jechać jak najszybciej, a z drugiej strony bezpiecznie, no ale poprzednio też tak mówiliśmy, no i znowu jakaś sytuacja się nadarzyła, musieliśmy atakować i no wszystko się może zdarzyć, no to jest sport, no. Robert Kępka, którego samochodem wystartował Herring, musiał tym razem zadowolić się rezerwowym Clio 16V. Pierwsze dwa odcinki specjalne tradycyjnie już rozgrywane były na bieżni stadionu Stomilu Olsztyn. Ponieważ regulamin Mistrzostw Polski zabrania rozgrywania rajdów na różnych nawierzchniach, czasy tych wyścigów nie były liczone do ogólnej klasyfikacji. Całość potraktowano więc jako dobrą zabawę, z czego najbardziej zadowolona była licznie zgromadzona na trybunach publiczność. W ubiegłym roku rajd Cormorana wygrał Paweł Przybylski z Krzysztofem Gęborysem na Toyocie. W tym roku pojadą oni Fordem Escortem Cosworth i na pewno są głównymi kandydatami do zwycięstwa. Jedyną załogą, która może im zagrodzić, są Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski, którzy dysponują Toyotą Celicą grupy A. Dodatkowym atutem Hołowczyca jest to, że mieszka w Olsztynie i okoliczne drogi zna doskonale. Krzysztof, jak się czujesz w roli faworyta gospodarzy tutaj na Radzie Cormorana? Znaczy nie chciałbym, żeby używać takiego sformułowania faworyta. Myślę, że tu jedzie ciągle jeszcze mistrz Polski, Paweł Przybylski. Mówię faworyta gospodarz. Tak. No, jestem chyba tutaj w sumie jedynym zawodnikiem, który stara się robić jakieś wyniki, oczywiście nie pomijając innych swoich kolegów, którzy też startują. Ale no, jakby wszystko się na trasie okaże i dla mnie to jest jeszcze ciągła nauka, to jest znowu pierwszy kontakt tym samochodem na odcinkach szutrowych, które bardzo lubię. Dobrze znam ten rajd, także myślę, że to będzie moim atutem. Dużo trenowałeś? Tak, dużo trenowałem, w zasadzie bardzo dobrze znam trasę. No te ostatnie zmiany mi trochę pokrzyżowały plany, bo jednak poprzez niestety organizacje ekologiczne, tutaj w cudzysłowie mówię ekologiczne, zostały zmienione. Niektóre odcinki, niektóre jadą pod prąd, drugie dla odmiany są zupełnie nowe, trochę przypadkowe, ale i tak organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Rewelacyjnie przygotowane trasy. Jeszcze nie widziałem tak przygotowanego rajdu szutrowego. Wszędzie równiarki, wszędzie równo, wszyscy zawodnicy to podkreślają. To jest bardzo ważne. Następnego dnia rajd rozgrywał się już na prawdziwych szutrach. Trasa rajdu w tym roku wynosiła 400 km, w tym 138 km odcinków specjalnych, i podzielona była na dwa etapy. Etap pierwszy to 10 odcinków.